Niedziela, 7 rano, ale wstaje się trochę lepiej, kiedy się wie, że idzie się na nagrania do pracy do Monachium. Zaczynamy ten odcinek. Będzie bardzo ciekawy, bardzo vlogowy. Może podzielę się też z Wami jakimiś ciekawostkami na temat takich wyjazdów. Zostawcie lajka, subskrybujcie, a ja już zmykam do samochodu, bo do przejechania jest około 1000 km. Gdzieś na stacji benzynowej na granicy austriacko-niemieckiej w okolicach Salzburga zatrzymaliśmy się, bo na miejsce zostało nam jeszcze 2,5 godziny, ale trzeba dotankować. Wzięliśmy sobie też drugą już na dzisiaj kawkę. Jest to rzecz niezbędna w takiej długiej podróży, która trwa już 8 godzin. Także widzimy się już prawdopodobnie w Monachium. Okej, okay, dojechaliśmy, Monachium. Tu jest biurko, gdzie będzie można coś zmontować. Lodówka, więc bardzo fajnie. Łazienka, taki klasyczek. Ale słuchajcie, to co najważniejsze, to to, że nasz hotel jest blisko metra, a dziś mamy dzień taki wolny, że możemy sobie pojechać na miasto, zrobić kilka ujęć z drona, które też oczywiście do filmu głównego, czyli relacji z tych targów motoryzacyjnych, dla których tutaj przyjechaliśmy, również takie ujęcia z drona dzisiaj zrobimy, no ale pojedziemy niebawem właśnie gdzieś do centrum, coś zjeść, poznać trochę tutaj tej bawarskiej kultury i z pewnością zobaczycie to też tutaj na moim filmie YouTube, a ja teraz muszę jeszcze podłączyć sprzęt, no bo od jutra, od godziny 7.30 tak naprawdę już będziemy nagrywać, w zasadzie ja będę nagrywał, także sprzęt musi być naładowany. A ja teraz nagrywam na Panasonicu GH5 i ręka trochę pracuje, nie jest to sprzęt do vlogowania. No dobra, sprzęt podłączony, naładowany, ale teraz chciałbym opowiedzieć Wam o tym, jaki sprzęt biorę ze sobą zazwyczaj na takie wyjazdy. A jest to przede wszystkim dużo sprzętu awaryjnego, backupowego. Wiele kart po to, że gdyby z jakąś się coś stało, no to szybko mogę ją zamienić. To, że biorę ze sobą dużo baterii, dużo akumulatorów do kamer, do sprzętu, to jest rzecz oczywista, ale zapasowe ładowarki, bo te lubią się niestety czasem psuć, wiecie, przepięcie czy coś i ładowarki już po prostu nie ma, więc zapasowa ładowarka, zapasowe baterie, mam nawet backup kamery, więc gdyby coś stało się z tą, no to mam drugą, zamieniam 3 kamery GoPro, bo to są kamery specjalne, więc montując do szybkich samochodów różnie bywa. Mam nawet backup dronów, bo jeden dron to DJI Mini 3 Pro, no i mam jeszcze starego, ale wciąż jarego Phantoma 4 Pro. Laptop, czytnik kart SD, żeby na bieżąco zgrywać i zabezpieczać, backupować materiały, które będę tutaj nagrywał. No a gdyby coś poszło nie tak, no to zawsze jeszcze jest iPhone, czyli kamera taka totalnie awaryjna. Tak to, słuchajcie, wygląda. Mam ze sobą też, pokażę Wam, taki plecak, żeby z mojej dużej walizki ze sprzętem przepakować się na jutro w mały plecak, który wezmę sobie na plecy i będę mógł z nim chodzić, bo jutro nagrywamy na targach mobilności, gdzie będzie stoisko BMW, bo nagrywam to dla BMW Bavaria Motors, więc skupimy się na stoisku BMW, no ale ja pokażę Wam też, co dzieje się tak backstage'owo na tych targach. W każdym razie kamerę główną plus kilka obiektywów, zapasowe akumulatory, czy nawet drona spakuję sobie jeszcze dzisiaj do tego plecaka, żeby po prostu nie wozić ze sobą walizki, tylko plecak na plecy i do roboty. Także tak to wygląda. Za sobą mam 8 godzin jazdy samochodem BMW serii 3, ale droga była bardzo przyjemna. Na koniec jeszcze niemiecka autostrada, więc sama przyjemność. No i widzimy się już w centrum Monachium, a pojedziemy tam metrem. Metrem w Monachium już jeździłem, jest bardzo fajne i bardzo drogie. No ale cóż. Nagrywa się, jestem ostry? Dobry kadr jest? Wiadomo, że ja świetnie nagrywam. Nie, no to jesteś najlepszym operatorem. Słuchajcie, jedziemy właśnie metrem w Monachium. Bilety tutaj na komunikację miejską są niesamowicie drogie, nawet jak byłem w Zurychu, to było taniej, bo za jednodniowy bilet zapłaciliśmy dwuosobowy około 70 zł. Co prawda możemy się przesiadać między różnymi transportami publicznymi, no
przyznacie sami, tanio nie jest, no ale to jedyny sposób, żeby dostać się do centrum miasta, bo samochodem tam nie wjedziemy, tu są porobione strefy, no i niestety dieselek nie wjedzie. Tylko, że ja muszę dodać, że jedziemy autem z napędem maszynowym. Tak? Dobra, dobra. Benzyna też nie wjedzie. Benzyna też nie wjedzie, chyba że tam ma jakąś specjalną naklejkę, ale wiadomo, że metro jest chyba z 6 linii, więc można spokojnie komunikacją miejską dojechać wszędzie. W ogóle zauważyłem, że masz tutaj takie ładne coś, że pokazuje ci, czy trzymasz poziom. Pionier, czy nie, poziom, poziom. Tak, tak, tak. Chciałbym takie coś, podoba mi się profesjonalne kamery. No to, wiesz, no to jest drogi temat, no. Oglądałem kiedyś taką rolkę, że jakiegoś takiego znanego youtubera, który podpowiadał, jak nagrać, żeby nie było odbicia szklanego, mówił, żeby przyłożyć telefon do szyby. To byłem ja? Tak. To byłeś ty. Bardzo dobra rada. Stosuję, działam. Polecam. I te szkolenia Oliwiera też. Hi, hello. Widzicie, to jest efekt kamery. Macie kamerę, wszyscy są nagle tacy mili, nie? Pozdrawiają, cieszą się, że są nagrywani. W Polsce to się nie zdarza tak chyba często. W Polsce raczej jest takie, proszę mnie nie nagrywać, nie? Efekt kamery jest świetny, a jeszcze lepsze jest połączenie efektu kamery z mikrofonem takim, który ma się przy... taki, wiecie, tłuczka tak zwanego, jeszcze z logo BMW, no to wtedy już wszyscy pozwalają ci wszędzie wejść. Otwiera wiele drzwi. Otwiera wiele drzwi, które normalnie byłyby zamknięte. Wiele torów wyścigowych. Wiele torów wyścigowych. To jest jakieś podobno, nie wiem, klasyczne, regionalne, coś tam, coś tam. Przeszedłeś? Max Tufo. Комплект тикет фон Демеса, она у нее не пойдет. Thanks. Вот, идущий. Это твой тикет. Заходи. Окей. Бавария Мотор, спулка за Поланд. Найс. Kto tam ma wywiad? To jest najważniejsza osoba w BMW, czyli prezes zarządu BMW AG. Po raz pierwszy widzimy go na żywo. Prawie mogę z nim uścisnąć rękę. I thought it was beer. No, not today. Thanks. Proszę. Dziękuję. Monachium, dzień trzeci. Za moment ruszamy na nagrania dziś w centrum miasta przy Marienplatz. A ja pokażę ci teraz, jak wygląda plecak, do którego się zapakowałem. Z całym swoim sprzętem z tej dużej walizki, którą już na pewno znacie z mojego kanału YouTube. Więc tak, tutaj mamy zapasowe baterie. Tutaj wewnątrz jest ich więcej. No i tu uwaga. Cyk. Tutaj mamy sprzęt audio, kontroler do drona, tutaj jest monitorek, tu zapasowe akumulatory, no tu jest moja kamera główna z mikrofonem, no i tutaj mamy drona i pod spodem akumulatory do drona. Tutaj jeszcze oczywiście zestaw kart, cyk, no i tak to, słuchajcie, wygląda. W zestawie są oczywiście jeszcze słuchawki, żeby monitorować na bieżąco nagrywany dźwięk. No i z takim plecakiem właśnie udaję się za moment do centrum Monachium na nagrania. Trochę waży, ale powinienem dać radę. It's under 150. This is
I'm not sure if it's really forbidden, but it's very dangerous. Yeah. Okay. So we can't let you fly here. Thanks. Poproszę o informację na bieżąco, bo przed chwilą powiedziałem, że panowie cię zatrzymali. Mam nadzieję, że skończy się dobrze. Widzę, że się uśmiechasz, więc chyba... Nie, skończyło się dobrze. Zapraszam, opowiem. Więc tak, generalnie sprawdziłem wszystkie strefy militarne, wszystkie strefy lotnicze, no i okazuje się, że nie można latać z dronem podczas tych targów nad obiektami. Dobrze, że przed rozpoczęciem targów udało mi się zrobić kilka ujęć, bo generalnie można tutaj latać dronem, szczególnie takim małym, jakim ja latałem. Natomiast nie w momencie, kiedy odbywa się impreza masowa, choć ja nad ludźmi nie latałem, więc to była kwestia dyskusyjna. No ale wiadomo, że... Kwestie bezpieczeństwa, dokładnie, jakby trzeba nie ma co dyskutować. Najważniejsze, że z uśmiechem, z uściśnięciem ręki na koniec. Uściśnięcie ręki. No, pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać takie rzeczy wszędzie praktycznie, bo okazuje się, że nawet sprawdzenie strony rządowej Urzędu Lotnictwa w Niemczech nie zawsze wystarczy. Pytanie brzmi, co się tutaj dzieje? Łapiemy zasięg. I to jest kilometr od nas, słuchajcie. Więc jakby ktoś pytał, jaki jest zasięg drona DJI Mini 3 Pro, to już wie. Ta-da! Znaleziony. Był daleko. Łącznie 1,5 km w jedną, 1,5 w drugą. Daje radę, bo kto lata dronami, ten wie, że w mieście zasięg zazwyczaj jest jakoś nawet 4 razy słabszy niż na wsi. Chociaż jak się rozejrzymy po okolicy, to nie wiemy, że jesteśmy w Monachium, ale jesteśmy. No i tutaj dron spisał się dzisiaj znakomicie. Nagrania, no i wyjazd też trochę krajoznawczy w Monachium uważam za zakończony, bo za moment wyjeżdżam już z Niemiec i udaję się w kierunku Polski. Ale nie będzie to wyjazd bezpośrednio do Warszawy, który stąd, z Monachium, trwa 11-12 godzin, plus jakiś czas na zatrzymanie, ale będziemy jechali, ja i Krzysztof Kopik, przez Austrię, a dokładnie przez Wiedeń. Ale to, co wydarzy się w Wiedniu, pokażę ci w kolejnym filmie. Także widzimy się, do zobaczenia, cześć!